Szczęść Boże, coś wam powiem. Dlaczego inni mają lepiej niż my? Często się nad tym zastanawiamy. Patrzymy z zazdrością, że ktoś może robić coś innego, jakby miał więcej wolności. A ja muszę ciągle się trzymać zasad, nie wychylać się i mogę tylko marzyć. Z pytaniem, dlaczego przychodzą uczniowie Jana do Jezusa? Dlaczego twoi uczniowie żyją inaczej niż wszyscy? Jezus użył pięknego przykładu pana młodego. Czy idziesz na wesele smucić się, czy właśnie weselić, bo Pan Młody jest obecny? Bo każdy chce mieć udział w tej jego radości. Bo każdy chce móc wspominać czas radości i uczty. A w przypadku Jezusa każdy chce wierzyć w następny rozdział naszego życia, życie wieczne w raju. Gdzie ani postów, ani smutku nie będzie, lecz sama radość, bo jest Bóg. I teraz przejdźmy do obrazu rzeczywistego, z jakim mamy do czynienia chociażby na Eucharystii. Na ołtarzu dokonuje się cud, a wierni są smutni. Bo gdzieś jakbyśmy się krępowali radować, że Bóg daje nam siebie w słowie i w chlebie. Chce z nami ucztować. Chciałbym wierzyć, że ten brak radości chrześcijańskiej w większości ludzi to wynik tego, że żyjemy w złej strefie geograficznej i mamy kiepski temperament. Jednak w to nie wierzę. Doświadczenie wiary, które jest spotkaniem ze zmartwychwstałym, jest radosnym doświadczeniem. My często jesteśmy pogrążeni w smutku i katujemy się ciągłymi postami, pokutami. Mamy w Kościele czas postu, czas pokuty. Ale nie możemy z naszej wiary robić jednego wielkiego postu i pokuty, bo nie tędy droga. Jest taki cytat z Izajasza: chcę miłosierdzia, nie ofiary. I o to chodzi, żeby było mniej ofiar, a więcej miłości do ludzi i Boga. Chyba w swojej posłudze nie spotkałem się z intencją mszalną, w której modliłbym się o prawdziwą chrześcijańską radość. Modlę się o radość wieczną dla zmarłych, o błogosławieństwo, o zdrowie, ale nie o radość samą w sobie. Jakby ona nie wchodziła do kanonu naszych potrzeb. Kiedy Jezus mówi o nowych łatach i nowych bukłakach, że nie łączy się ich ze starymi przedmiotami, to w ten sposób pokazuje nam, czym jest Ewangelia. To nie jest tylko przekaz słowny, ale przede wszystkim to jest sposób życia. W Ewangelii jest energia, która buzuje w człowieku, pod warunkiem, że przyjmuje ją taką, jaką jest, a nie jak ją sobie dopasuje. Przecież dobra nowina rozsadza stare schematy myślowe. Jeżeli nasza wiara wynika wyłącznie z tego, że ojciec wierzył, dziadek wierzył, pradziadek też, to staniemy się niewolnikami tradycji. Jeżeli zaś nasza wiara jest doświadczeniem i autentycznym przeżywaniem bliskości z Bogiem, to wtedy jesteśmy jak młode wino.